To się cieszę, że znalazła dla nas czas i czeka jeszcze tutaj z nami, bo Karolina Sulich, ja nawet nie wiem, jak jednym słowem cię, futurystka to jest chyba najlepsze określenie, i artystka, i naukowczyni, niesamowita osoba, która nam powie dzisiaj o rzeczach, które pewnie teraz Państwo byli na Dunie w większości, albo wiedzą, że nowa książka autora Marsa się ukazała i też dzisiaj już pojawiały się tutaj w pierwszej prezentacji zdjęcia z filmu Mars o uprawie kartofli, tak? Więc może Karolina nam teraz opowie, czy faktycznie będziemy się żywić ziemniakami w przyszłości i gdzie to będzie się działo i co przeżyłaś ostatnio na Ziemi w marsjańskich warunkach. Zapraszam. Cześć Klara i dobry wieczór Wam wszystkim. Cieszę się bardzo i dziękuję za zaproszenie. Może ja właściwie trochę przesterowałam tą moją prezentację i bardziej się skupię chyba na takim jednym konkretnym aspekcie niż takim bardzo panoramicznym. I nie wiem, czy akurat będę mówić o ziemniakach, bo niestety przepraszam Klara. W każdym razie odpalam moją prezentację, zobaczymy, czy ona się odpali tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Share screen. Dobra. I teraz naciskam tak i powinniście widzieć moją prezentację bez notatek. Czy tak jest? Klara kiwa głową. Tak, tak, widzimy. Dobra, dzięki. Więc ja ostatnio, i to jest ten mało, może mało jest kontekstu wikipedystycznego, a bardziej jest taki kontekst gdzieś w tle klimatyczny, no bo to spotkanie jest pod tym kątem formułowane. Więc tutaj kontekst jest kosmiczny i wynika z takiego mojego niedawnego zainteresowania właśnie, znaczy niedawnego, dawnego, ale niedawno jakby weszłam na, powiedzmy, nowy poziom realizacji tego zainteresowania, czyli podróże pozaziemskie, próba jakby tworzenia albo stawania się człowieka międzyplanetarnym gatunkiem, czyli jakaś taka perspektywa właśnie tego, czy uda nam się zbudować kiedyś na Księżycu, Marsie albo na jakichś innych planetach habitaty i tam będziemy je zasiedlać. Oczywiście jedną z takich perspektyw, że powinniśmy jakby ku temu dążyć i że jest to wręcz nieuniknione albo jakby konieczne, stanie się konieczne, no jest związana z naszą dosyć intensywną eksploatacją Ziemi, taką dosyć defetystyczną i straszną perspektywą, w której ta Ziemia nam przestanie jakby, no, przestanie być możliwa do mieszkania i życia, tak, że życie na Ziemi zupełnie się zastopuje. Więc tutaj na tym pierwszym slajdzie mamy, jak wszyscy pewnie rozpoznajecie Ziemię, a obok są kwiatki, to są kwiaty z zimni, jest to jakiś taki rodzaj stokrotki, które zostały sfotografowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przez Scotta Kelly, który spędził cały rok na stacji w ramach takiego badania przeprowadzanego przez NASA, w takim eksperymencie właśnie Twin Studies, jego brat bliźniak w tym samym czasie, który też jest astronautą, Mark Kelly, przebywał na Ziemi, no i później w badaniach zestawiono jakby przez ten rok Scott Kelly został przez pobyt na stacji, Narodowej Stacji Kosmicznej dotknięty, w sensie co tam się w nim zmieniło i są pewne trwałe zmiany, ale dużo rzeczy wróciło do stanu sprzed po prostu lotu, na przykład wzrost. On urósł 2 cale, ale to było związane właśnie z brakiem grawitacji, czyli jakby jak wrócił, to ta grawitacja znowu go dogniotła.
No ale tam inne jakby nie zniósł z dobrze tego powrotu, ale to jest zupełnie jakby, to jest dygresja. I chciałam wam trochę pokazać właśnie parę zdjęć, to są zdjęcia z bazy fotograficznej NASA, która udostępnia te zdjęcia, czyli działa trochę tak jak rozumiem działa Wikipedia. No i oczywiście hodowla roślin w kosmosie jest o tyle istotna, że w takich jakby krótkich podróżach no, posiadanie powiedzmy świeżych warzyw, owoców albo tak, świeżych produktów spożywczych nie jest takie istotne. Można przeżyć na liofilizowanym jedzeniu i to głównie jedzą astronauci. Natomiast w perspektywie jakichś takich dłuższych podróży albo mieszkania, już zasiedlania innej planety, no będzie to element konieczny. Poza tym też na takiej stacji kosmicznej, akurat tej międzynarodowej stacji kosmicznej, na pewno też jest taki aspekt psychologiczny, pozytywny, który wprowadzają rośliny albo kwiaty, więc myślę, że o tym też na pewno należy pamiętać. No i taka hodowla roślin w kosmosie jest pewnym wyzwaniem ze względu na grawitację, ze względu na promieniowanie, ale jak widzicie astronauci sobie nieźle radzą. Były i są różne techniki, które pozwalają właśnie te rośliny hodować. Tutaj widzicie, one są w takich poduszeczkach i wodę po prostu tam się do środka wciska. Za chwilę będę miała takie jeszcze takie inne zdjęcie, gdzie ta woda jest tam dostarczana. Ta grawitacja, jak się okazuje, nie jest aż tak istotna. To znaczy, że tam obawiano się, że środki odżywcze nie będą dochodzić do korzeni i rośliny będą jakoś trochę gorzej rosnąć, ale nie jest to aż takie z tych badań, aż tak drastyczne, w sensie, że udaje się te wzrosty osiągnąć. Natomiast ja zetknęłam się z takim miejscem, o którym może słyszeliście, to jest Lunares, habitat pod Piłą, na byłym lotnisku, stworzony przez parę architektów. I to jest miejsce, które właśnie na Ziemi symuluje warunki bycia na Marsie lub Księżycu, w zależności od tematu misji, na co się umawiamy, przebywając w takim miejscu. I takie analogowe misje kosmiczne wydaje się, że bardziej jednak służą takim eksperymentom psychologicznym, no bo nie da się odtworzyć właśnie w takich warunkach grawitacji albo sytuacji związanej z promieniowaniem, natomiast da się odtworzyć ten aspekt izolacji i co mi się wydaje istotne, jeśli chodzi o właśnie ten kontekst klimatyczny, to na pewno da się odtworzyć albo próbować stworzyć obiekt zamknięty, taki system, który jest samowystarczalny w pełni i też jak najbardziej ekologiczny, jakby jak najmniej wytracający energię, a jak najbardziej wykorzystujący wszystkie zasoby właśnie w takim obiegu zamkniętym. I na pewno ten aspekt podróży kosmicznych i w ogóle badań kosmicznych wydaje mi się jest super istotny i ma możliwość, jakby możemy się z tych badań nauczyć czegoś, co będziemy tutaj wdrażać na Ziemi i pomoże nam to w walce z kryzysem klimatycznym. Więc to jest kolejne zdjęcie Lunaresu, a tu jest właśnie grupa, w której ja byłam członkinią. I chwilę będę mówić o badaniach Katie Dickinson, to jest ta astronautka tutaj w lewym górnym rogu, bo ona zajmowała się
remediacją, próbą jakby stworzenia, w sensie jej doktorat dotyczył próby stworzenia takiego systemu, który pozwoliłby tą ziemię marsjańską przystosować do hodowli roślin po to, żeby w dłuższej perspektywie na przykład stworzyć na Marsie atmosferę. Tutaj chciałam Wam się, z Wami się podzielić właśnie zdjęciem znalezionym w Wikipedii takiego z kolei Lunar Garden, czy to jest Martian Garden, i bardzo jest to ładny projekt i ładna wizualizacja. Natomiast tutaj jest nasz Lunar Garden w habitacie Lunares, który właśnie budujemy. A po prawej widzicie eksperyment, który był tam przeprowadzany i to są różne tak zwane mikroliście. Tam był chyba szpinak, brokuł i coś jeszcze, cztery różne mikroliście, które hodowaliśmy na właśnie ziemi marsjańskiej, czyli takim symulancie tej ziemi marsjańskiej, rogolicie marsjańskim. Tylko on był symulantem, no bo nie miał tych różnych toksycznych właściwości, które ma ziemia marsjańska i dlatego właśnie jest takim wyzwaniem rośnięcie na niej, hodowanie na niej jakichś roślin. Natomiast tutaj w prawym dolnym rogu jest też grzyb, który hodowaliśmy tam w biolabie właśnie w Lunaresie i to jest soplówka jeżowata. Jest to grzyb, który ostatnio budzi duże zainteresowanie ze względu na swoje bardzo ciekawe właściwości wpływające na na przykład powstawanie nowych neuronów. Są takie badania, które pokazują, że on stymuluje rozwój nowych neuronów i ma bardzo ciekawe właściwości właśnie takie antydepresyjne, ale też podobno dobrze działa na trawienie. No generalnie grzyb jest bardzo fascynujący. A tutaj są dwie fotografie z wystawy, która była takim podsumowaniem mojej misji tam właśnie w Lunaresie. I to jest z kolei boczniak ostrygowaty, którego wyhodowałam na takich balotach słomianych. A tutaj jest jeszcze jedno piękne zdjęcie soplówki jeżowatej z moich właśnie zasobów. No tak, no to już wspominałam, że właśnie on ma te właściwości neuroprotekcyjne, takie neuroregeneracyjne, ale też jest badany jego potencjał w zastosowaniu w takich chorobach typu Parkinson czy Alzheimer, które właśnie są takimi chorobami neuro, takimi degeneratywnymi, tak? Jedną z pierwszych roślin w ogóle w kosmosie, która się pojawiła, to jest rzodkiewnik pospolity, który jest też taką modelową rośliną, ma dobrze zbadany genom i jest używany przez naukowców właśnie w kontekście różnego typu badań i na tej roślinie przeprowadzała swoje badania Katie, nie u nas w Lunaresie, tylko właśnie pisząc swoją pracę naukową. A tutaj chciałam Wam pokazać właśnie też kolejny jakiś taki system wciskania wody do komory wzrostu, która się nazywa veggie. I ta woda tam potem ląduje właśnie w takich poduszkach, które tą wodę dostarczają roślinom. Jednym z też takich opcji to jest oczywiście hydroponika, ale tutaj nie mam jakby za dużo jakichś fotografii hydroponicznych. Natomiast to, co Wam chciałam pokazać, to też właśnie w kontekście takiej możliwości stosowania albo takiego implementowania na Ziemi tych rozwiązań myślanych kosmicznie, to jest, i to znowu jakby tematem są grzyby i w ogóle ostatnio jest duże zainteresowanie grzybami z różnych stron i od strony takiej ponownie na przykład właściwości takie psychoaktywne grzybów są badane naukowo, te badania jakoś zastopowały się w latach 60., późnych latach 60., a teraz się do nich wraca.
ale też właśnie w kontekście używania grzybni jako surowca do budowy. I takie koncepcje, które zostały, chciałam wam pokazać właśnie, jest w ogóle tych koncepcji sporo, ale taka ogólna idea to jest stosowanie właśnie grzybni do tworzenia budulca, do budowy habitatów, zamiast powiedzmy cegieł. I ma to o tyle, ma to o tyle sens, że nie trzeba by było na taką misję zabierać jakichś dużych sprzętów albo tych wszystkich materiałów, z których jakby budowałoby się później habitat, ale można by było ten habitat sobie wyhodować, a grzyby są dosyć łatwe w hodowli. I tutaj jest taka bardzo ładna wizualizacja habitatu właśnie zbudowanego z grzybni. I ta koncepcja też tutaj ma swoją już, to są właśnie te cegiełki powiedzmy z grzybni, a to jest po lewej taki mniej obrobiony taki ten substrat. Z tego balonu tam wyrastały grzyby i potem to zostaje obrabiane i jest taki właśnie budulec. No i ta technologia jest wdrażana w tym momencie i rozwijana, chociaż była myślana właśnie w kontekście podróży kosmicznych i tak to się zaczęło, to jest rozwijana i badana właśnie w kontekście tutaj życia na Ziemi i to jest Biohub, to jest takie miejsce w Namibii, które właśnie w takim obiegu zamkniętym, znaczy obiegu zamkniętym, w takim dobrze pomyślanym linii produkcyjnej powiedzmy, używa grzyby właśnie boczniaka ostrogowatego do tworzenia cegieł. Sprzedaje się te boczniaki, w sensie te owocniki grzyba po prostu do zjedzenia, a te kostki, w których rozwija się grzybnia i z których później następuje owocowanie, tworzy się z takiego inwazyjnego krzewu, który jest w tamtej, właściwie dla tamtej okolicy. Więc jakby wszystko jest bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o nakłady energetyczne potrzebne do wytworzenia właśnie tej cegły. Nic się nie marnuje, każdy element tego procesu jest tak, jest sensowny i ma taki właśnie fajny, wartościowy wymiar. I tutaj są wizualizacje właśnie tego, tych wizualizacji, w sensie zdjęcie tych cegieł zrobionych z grzywni, a po prawej co niżej to jest taka forma, która jest dmuchana i ona służy jako takie jakby rusztowanie, na którym te cegły się ustawia i potem jakby można ją z powrotem spuścić z niej powietrze i użyć do budowy następnego takiego modułu, bo to jest budowane na zasadzie takich modułów. No a tutaj są zdjęcia, które właśnie pokazują jakieś elementy tego procesu. I tak z mojej perspektywy właśnie takie zastosowania i w ogóle takie myślenie, które stymuluje eksploracja kosmiczna jest bardzo wartościowe i wydaje mi się, że jeszcze wiele ciekawych badań zostaje zrobionych, a mam nadzieję też, że też wdrażanych. Więc dziękuję bardzo wam za uwagę. To jest kwiatek unoszący się w kosmosie. Właśnie. Chciałam powiedzieć, że to jest też niemało czasu, żeby posłuchać o tym wszystkim, co ty robisz i w ogóle mnie akurat strasznie fascynuje, pewnie nie tylko mnie, wiele osób przyszło, bo wyrośliśmy na filmach o kosmosie i przyszłości, a to się dzieje i myślę, że dla uczniów, którzy dzisiaj tu rozmawiamy z nauczycielami i do nauczycieli, którzy najpierw widzą powiedzmy tabelkę z 17 celami zrównoważonego rozwoju, jakieś kreski, tu im każą segregować śmieci i jakby powiedzenie właśnie o tym też, że to się łączy z tym wszystkim, że po to robimy, żeby bardziej się nauczyć funkcjonować, to jest bardzo ważne i daje taką szeroką perspektywę, no pozaziemską.
I też ja zupełnie inaczej, jak powiedziałaś mi o boczniakach, patrzę na boczniaki, które często jem, aż mi głupio je jeść, może trzeba je oszczędzać, nie wiem. Ale tutaj niesamowite jest też to, że nie tylko w tej przestrzeni pozaziemskiej możemy budować tego domy, ale też tutaj No wykorzystywać, właśnie, prawda? bo Tak, Karolina, tak. ty chyba z tego co wiem, jedziesz do tej Namibii niedługo, tak? Tak, właśnie dlatego Wam o tym opowiadam, bo w planach mam w styczniu właśnie wizytę w tym biohubie razem z naukowcami, którzy tam działają i będziemy próbować stworzyć jakiś taki, zobaczymy jeszcze w jaką stronę pójdzie to badanie, ale jakiś taki moduł edukacyjny, na razie jest taki pomysł, żeby stworzyć z tej jako konsekwencja tej wizyty, ale też na przykład w habitacie Lunares tam mieliśmy takie ćwiczenia z oszczędzania energii. Co prawda ten habitat nie jest taki zupełnie odcięty, bo jest podłączony pod energię miejską, ale docelowo oni chcą jakby zbudować taką tam infrastrukturę, która będzie tą energię pozyskiwać, nie wiem, tylko i wyłącznie z promieni słonecznych magazynować, czy nie wiem, jakby system jeszcze wymyślą, no, ale mieliśmy wodę, oszczędzaliśmy wodę i tam są te zbiorniki na tak zwaną wodę szarą, więc to też jest jakieś takie ćwiczenie w ogóle, ćwiczenie z wyobraźni, znaczy ćwiczenie z wyobraźni, takie ćwiczenia technologiczno-projektowe, które stymuluje wyobrażenie sobie właśnie życia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej albo w jakimś takim miejscu, gdzie już nie możesz tak łatwo dostarczać tych zasobów z Ziemi. Trochę właśnie fajnie stymulują to takie to oszczędzanie zasobów i na przykład tutaj świetnie do tego Lunaresu by się nadawał taki projekt studentów, z którymi pracowałam na SWPS-ie w zeszłym semestrze, który dotyczył, oni stworzyli takie mydło na bazie po prostu roślin, takich polskich roślin, które można znaleźć na łące kompozycji ich. No i ono ma to do siebie, że właśnie może być po dodaniu jakiegoś takiego aktywatora, może być stosowane jako taka woda, mydliny po tym mydle, po dodaniu aktywatora może być stosowane jako coś do podlewania roślin, jako taki użyźniacz, w sensie nawóz. Więc to był bardzo fajny pomysł i jakby też chciałabym na przykład tak zachęcić tych studentów, żeby dalej pracowali nad tą koncepcją, bo wydaje mi się, że to jest bardzo wartościowe, ale tak, no to wydaje mi się, że często jest taki zarzut wobec eksploracji kosmosu i podróży kosmicznej, że to jest strata zasobów, że właściwie powinniśmy się zająć Ziemią, a nie przygotowywać sobie plan ewakuacji na Marsa i że to w ogóle jest taka zabawa dla bogatych i eksces. Podczas gdy dużo właśnie z takich, nie wiem, filtry do wody też jakby to jest coś, co NASA bardzo znacząco rozwinęło w latach 50. One istniały wcześniej, ale jakby te badania właśnie, żeby tą wodę filtrować na stacji kosmicznej i móc ją wielokrotnie jakby pić, to są rzeczy, które są zasługą właśnie tych badań, tej perspektywy kosmicznej, więc myślę, że na pewno tak, nie jest to aż takie no rozpustne. To jest też bardzo cenne, że takie osoby jak ty w ogóle, że tak powiem, schodzą do ludzi tutaj i opowiadają takie naprawdę konkrety, co jadłaś gdzieś tam i tak dalej. To jest dla młodych osób bardziej przemawiające do wyobraźni niż...